Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z mego powodu i z mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, jak piękne są święta Bożego Narodzenia, jak wzrusza nas Bóg Wszechmogący, maleńki złożony w żłobie na sianie, skrępowany pieluszkami, sycimy się atmosferą świąt, wzruszają nas kolędy, dzieci, wzrusza nas miłość matki, serdeczność rodziców. Jezu, w tajemnicy Bożego Narodzenia bądź uwielbiony. Przeżywamy bliskość Boga, pełną pokory. Także mówimy, że On nie jest Bogiem dalekim, ale jest Bogiem z nami, Emanuelem. Jednak zaskakuje nas drugie święto Bożego Narodzenia. Kościół każe nam dzisiaj patrzeć na męczennika, Szczepana, człowieka, który oddał życie za wiarę. Święty Szczepan, jak słyszeliśmy, był diakonem w Jerozolimie, człowiek wykształcony, mądry, pełen Bożego Ducha, głosił Ewangelię z wielką pasją. I kiedy głosił tę Ewangelię, to jakby w tamtym okolicznościach i w tamtym porządku to się nie mieściło w przekonaniach ludzi. I dlatego, jak mówi Ewangelia, oni zatykali sobie uszy. Oni, serca tych ludzi, słuchaczy, były pełne grozy, zgrzytali zębami, przeciwstawili się Szczepanowi. Tym radykalnym przyłączeniem się do Jezusa naraził się przywódcom religijnym i oni go postanowili zabić, postanowili go zneutralizować. Jak słyszeliśmy, wyrzucili go poza miasto i ukamienowali. I tak stał się Szczepan męczennikiem za wiarę. Iluż tych męczenników było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a potem przez całe tysiąclecia. To już nie setki tysięcy, miliony, dziesiątki milionów. A więc ludzi, którzy byli gotowi dać świadectwo swojej żywej wiary, swojej przynależności do Chrystusa. Dzisiaj sobie uświadamiamy, że
Boże Narodzenie pociąga za sobą konsekwencje. Żyjemy, ktoś wczoraj napisał, w epoce weryfikacji. To znaczy, że jest jakieś takie sprawdzenie każdego z nas. Sprawdzenie naszej wiary, tego, czy my cenimy sobie ponad życie tę właśnie wiarę naszego Pana i Boga, który jest naszym Zbawicielem. I Jezus krótko przed swoją śmiercią powiedział do apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was prześladować, będą wydawać sądom, będą was biczować, nie martwcie się. Pamiętajcie, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. I moi drodzy, to prześladowanie uczniów Chrystusa trwa do dziś, a może dzisiaj jeszcze jest większe niż kiedykolwiek. Wzruszające są relacje płynące z wielu stron, jak ludzie sobie radzą z tymi przeciwnościami. Wiecie o tych mrocznych wydarzeniach z jesieni tego roku w Polsce, na ulicach Poznania i nie tylko Poznania, całej naszej ojczyzny. Był taki moment, moi drodzy, kiedy przy katedrze, w drzwiach katedry spotkałem chłopca. Miał na imię Oliver, 17 lat. Miałem z nim bardzo niezwykłą rozmowę. Nie mogę jej całej przytoczyć. Może przyjdzie kiedyś taki czas, aby to powiedzieć. Ale to jedno powiem, co na zakończenie wypowiedział. Mówi: proszę księdza, w mojej klasie, 17-letni chłopiec, mówi, tylko ja mam odwagę przyznać się do tego, że jestem człowiekiem wierzącym w Boga. Tylko ja mam odwagę. Mówi, nie wiem, co się stało. Mówi, ja nigdy był w takim momencie pięknym, kiedy był przy tej zamkniętej bramie katedry, tym głównym wejściu. Ja nigdy nie zdradzę Chrystusa. Najmniejsi, to pokazuje moment taki w życiu chyba każdego z nas, że każdy z nas musi się w pewnym momencie opowiedzieć, po której stronie jest, co jest dla nas ważne, kto jest dla nas ważny, za kim chcemy iść w swoim życiu. Nie pozostaje nam inna droga, jak droga, którą przeszedł i zostawił nam Jezus Chrystus. Jest to droga na krzyż albo przez krzyż ku zmartwychwstaniu. I nie pozostaje nam inna droga, jak droga, którą przeszedł święty Szczepan, który z mocą Ducha Świętego głosił Ewangelię. Zapłacił cenę, ale to był moment, kiedy on się rodził do życia wiecznego. Dlatego podnieśmy głowy, siostry i bracia, jesteśmy po dobrej stronie, po stronie Chrystusa, jesteśmy po stronie światła, po stronie życia, po stronie miłości. Święty Jan w prologu do Ewangelii napisał o Słowie, które stało się ciałem, zamieszkało między nami. Jezus przyszedł do swej własności, a oni Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Boga. Dało nam moc, abyśmy mogli stać się i dziećmi, i zamieszkać w Bogu. Chciałbym, moi drodzy, dlatego prosiłem, przepraszam, że to wcześniej nie było, nie mogliśmy wam dostarczyć ten obrazek, moi drodzy. Chciałbym, żebyście chwycili go w swoje ręce.
bo specjalnie go wydrukowałem na święta, aby każdemu z was podarować, a może jeszcze przez was ten obrazek dotrze do innych. Mianowicie obraz Maryi, który jest utrzymany w tym klimacie palestyńskim, arabskim. Właśnie stamtąd ten obraz. Maryja, która urodziła Jezusa, zaopiekowała się Jezusem, ochraniała Jezusa przed wszelkimi niebezpieczeństwami, również przed Herodem, który go chciał zabić. I to, co jest piękne, ona patrzy na Jezusa, a Jezus śpi. Jezus ma rączki rozwarte. Często, może nam widzieliśmy taki widok dziecka, jak śpi i ma, jest zupełnie jest bezpieczne, zupełnie jest w niebie, prawda? Jezus jest w niebie, dlatego że Maryja go swoim płaszczem, swoim sercem, swoim czuwaniem, ona go otula, ona na niego patrzy, ale ona już widzi, i teraz spójrzcie, ona widzi już tego, który zapłaci cenę. Ona już widzi tego, który jest na krzyżu. Ona już słyszała od Symeona, że twoją duszę miecz przeniknie, Maryjo. Ale on jest nam dany na upadek i powstanie wielu. I moi drodzy, z tyłu zamieściłem taką krótką modlitwę. Może ona będzie nam towarzyszyć. Totus tuus, JM, Jezu i Maryjo, cały Twój. I ta modlitwa: Maryjo, moja Matko, naucz mnie słuchać Boga. Chcę wszystko czynić z Tobą i dla Ciebie. Prowadź mnie do Jezusa. Siostry i bracia, to jest taki prezent dla was, maleńki. Może będziesz go nosić w swoim portfelu. Będzie bliski. Może opowiesz o tym odkryciu komuś, by dzielić się swoją wiarą. Wypływamy po tych świętach na morze tego świata. Myślę, że jesteśmy wzmocnieni Bożą łaską. Musimy prosić Ducha Świętego, aby dał nam moc, aby dodawał nam odwagi do życia Ewangelią, aby dał nam pobożność pogłębioną, abyśmy nie ulegli, zauważcie, pokusie zeświadczonego świata. To jest taka pokusa, że będziemy żyć jak ludzie tego świata, już zupełnie bez Boga. Jest taka pokusa życia według odwróconych przykazań, życia, w którym panoszy się śmierć. Święty Szczepanie, męczenniku za wiarę, patronie drugiego święta Bożego Narodzenia, módl się za nami. Amen.